Postęp Rosjan w kierunku Krymu. Utworzyli ważny korytarz sztab generalny. Rosjanie zdołali częściowo utworzyć korytarz na Krym. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o postępie rosyjskiej armii. Wojskom udało się częściowo osiągnąć powodzenie w tworzeniu w Donieckim rejonie operacyjnym tymczasowego korytarza lądowego między obwodem rostowskim Rosji a okupowanym Krymem, podano. Sztab zaznaczył przy tym, że siłom rosyjskim nie udało się przejąć kontroli nad lewobrzeżną częścią Ukrainy, otoczyć miast, ani opanować obwodów Donieckiego i Ługańskiego w ich granicach administracyjnych. Ukraińcy, przeciwnik blokuje Sumy i Charków na kierunku poleskim, wojska rosyjskie próbowały odzyskać pozycje w okolicach Kijowa i Makarowa, gdzie trwały walki. Kontynuowano także bez powodzenia próby zablokowania Czernichowa na północy kraju. Przeciwnik blokuje miasta Sumy i Charków. Uderza w obiekty cywilne i infrastruktury. Usiłuje też wznowić działania ofensywne w okolicy Iziumu, ale bez powodzenia, podał sztabowy. Według danych sztabu w ciągu ostatniej doby żołnierze ukraińscy zniszczyli 12 rosyjskich czołgów, blisko 20 sztuk sprzętu wojskowego i 9 systemów artyleryjskich. Zginęło też ponad 200 żołnierzy rosyjskich.